Niech pan popatrzy na Węgry. Oni wracają do XIX wieku. Po co? Po co? Mój dawny przyjaciół Viktor Orban. W 90-tych latach ja byłam, chodziłam do rodziny i dałem co wszystko. A dzisiaj nie mogę tego zrozumieć. No zrozumiem, jeżeli on już jest najbogatszym człowiekiem na Węgrzech, no to musi sobie, tak jak Putin, utrzymać się u władzy, dlatego że inaczej no, różno by było. A dlatego my, którzy przeżyliśmy meciaryzm, tak? Pan rozumie, o czym ja mówię. Tak, tak? Mamy to doświadczenie, to znaczy my jeszcze cały czas walczymy. Walczymy o to, kim jest Słowacja, jaka jest nasza identyta i tak dalej. I ja się nadziejam, że właśnie ten czas, jak siedzimy w domu, wykorzystamy do tego, żeby naprawdę otworzyć bardzo otwarte dyskusje o naszych identytach, o naszych celach, kto my właśnie jesteśmy. To są te pytania, które Masaryk, Perotka i tak dalej w Czechach otwierali i co właśnie tych Czechów posunęło cywilizacyjnie bardzo do przodu. A my to musimy zrobić. Ja nadziejam się, że moi ukochani Polacy to zrobią też. Zrobią to. Absolutnie to zrobimy we współpracy z tak świetnymi ekspertkami i dyplomatkami jak pani ambasador. Bardzo dziękuję. Ważny apel z Bratysławy. Ja jestem przekonany, pani ambasador, że najlepsze dni są jeszcze przed nami i Forum Dialog Plus robimy co możemy, żeby rozpoczynać takie debaty i bardzo dziękuję, że wzięła pani udział w tej debacie. Wszystkiego dobrego dla pani, wszystkiego dobrego do Słowacji i do zobaczenia następnym razem. Trzymajmy się. Będziemy zdrowi, dobrze? A potem wszystko będzie. Pozdrawiam gorąco.